Halo, halo? Siema, słychać cię. Siema, siema. Dobra, słyszałem, że mówiłeś... Jak tam? Słyszałem, że mówiłeś, że mam szansę wygrać cały turniej. Taka prawda. Live. Yeah, boy! No, też mi się wydaje. A z kim grasz w pierwszej rundzie? Z Rybsonem. Z kim w pierwszej? Rybson. Jasna dupa. Ty, oszukał mnie Tentacione. Czemu? Miałem grać na nieuczesaną, czyli ktoś, kto jest na moim poziomie. A wpieprzył mnie tu i nawet jakbym wygrał, to podobno następny jest typ jakiś, co ma wygrać cały turniej. O co tu w ogóle chodzi? Ale Loj, wychodzę. Ale dlaczego na on to zrobił? Nie wiem, on mnie chyba nienawidzi, tak mi się wydaje. To co ty na to, żeby tak na rozgrzewkę walnąć partię, twoją partię na czeską? Że jesteś gotowy. Ja będę ją oglądał. Jaką czeską? Co to znaczy? Bo mi piszą XD, nie? A na czeską! A na czeską! Nie! Bo ja myślałem, że jakieś otwarcie czeskie! I myślałem, co jest? Przecież mi jakieś włoskie pokazywałeś. Dobra, dawaj na, zagramy na chess.com. W szachy zagramy. Dobra, to gram. Jak wyszedł spod królowej, to już nie wiem co robić. No to odpowiadasz tym samym. Właśnie dobra? Tak myślę. Nie wiem, ja bym wyszedł tym. No cóż, dobra. Pamiętasz, rozwój, walka o centrum. No tak, to wszystko tak, ci tak, powtarzałem tak. Wiele razy, nie? Jak on wyszedł coś takiego, to ja się zastanawiam, czy albo tym... A czy widzisz, jak strzałki zaznaczam, czy nie? Nie, tego nie widzę akurat, wiesz? To tylko no na myślę, siebie rysujesz. Myślę, czy albo wyjść tym koniem teraz, żeby obronić tego pionka, albo wyjść tym gońcem i stanąć za tym pionkiem. Obydwie opcje są dobre. Ale stanąć za pionkiem? Nie, bo się zablokujesz. No ale jak wyjdę tam dalej, to on mi zbi... A nie, bo przecież tego pionka, nic jak nie jestem zrobi. Ślepy, Boże! Spoko, Spartiatix, jest git. Zobacz, że jeszcze gonię to C2. O! Ty, a co ty na to, żeby mu zrobić taki fast attack na mordę? Skoczek B4? Skoczek... No. I z planem skoczek bije na C2. Aaaa, rzeczywiście, dobra. No. To może dawaj, fast attack. Ale on chyba to zobaczy. Chociaż w sensie... Ty! Idę teraz tam! Jest szach! No i biorę królową! Ja pieprzę! Ale lecimy z typem! No to albo królową... Nie, poczekaj. Jaką królową? Nie, jest szansa, jak zbiję królową... O, patrz, to jest debil! Sura dał! Widziałeś, jak jestem dobry teraz? Czekaj, no kurde! I to, czekaj, że w pięciu ruchach? No to chyba z Rybsonem będzie tak samo! Na 100%. Co ty mówisz? No kurde, no przecież w pięciu posunięciach? Jasna dupa! Prawie 800 LB! Dobra, Go next, Spartiatix! No dobra. Poczekaj. Ty to zadymiasz jesteś jednak. O, widzę, coś piszą, że mikro. Napiszcie na czacie, czy wszystko jest dobrze, bo wy piszecie mikro cały czas. Ale nie wiem, czy do mnie, czy żeby ciebie przyciszyć. A nie, jest git, dobra. To go next, tak? Ta, no pewnie, wariacie. Dobra. Dobra, jak białymi, to ja wychodzę tutaj. I to wiadomo, co gramy, nie? Tak. Tak jest. Pamiętasz? O kurde. No, tutaj próbuję ci ten... Znaczy, mogę wyjść tym koniem na na C3, mi się wydaje, że to będzie spoko. Jak on mi zbije... A mi się wydaje, że najlepiej wziąć, a po prostu weź tego pionka. Ale wtedy wyjdzie królowa. Nie interesuje mnie nic, a tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa... Jima dał na golibordę 30 zł, pepok i do przodu z tym Joachingiem. Jestem dziś poza domem i mam do dupy internet. W 360p oglądane, ale streamka nie odpuszczę es. Dziękuję bardzo, Dzima. Dobra, jak on wyszedł tym, to myślę, że teraz na C3 koniem, żeby go wystraszyć stąd.
Ma to sens. To będzie dobre, bo wiesz, bo chodzi o to, że gonisz hetmana, on musi tym hetmanem tracić łupy, a ty wyprowadzasz kolejne lekkie i bo... No, dokładnie. W sumie tak. Dobra, jest szak. No to ja chyba gońcem to zakryję, bo nie chcę się tymi wymieniać tymi hetmanami. Tak, masz rację. Jak najbardziej. I w sumie go wyprowadziłem. On tu może chyba stać, bo tutaj ma te dwie przekątne. To chyba ma sens nawet, czy nie? Dobra, no ma sens. Wychodzę drugim koniem, bo jak debil zagrał. Ja już mam trzy figury. Ale poczekaj. Spartatix, moment. Chwila, czekaj. Chwila się zastanów. Co Hetman jest? Hetman patrzy na pole G2. O kurde, kumasz, ale ja jestem kumasz, głupi. Nie? Krzywdę chce ci zrobić. Nie jesteś głupi, jest dobrze. Ale czekaj, co ja mogę wyjść? Nie, poczekaj. Mogę wyjść pionkiem na G3 i ty chyba go zablokuję całkowicie. Ma to sens? A nie lepiej zobacz goniec na F3? Stawiasz gońca na bardzo dobrej przekątnej dla siebie. Nie? Bronisz pionka. Wydaje mi się, że goniec na F3 ma więcej sensu. Co ty na to? No dobra, zrobimy tak. O kurde. Dobra, ale już w sumie dwie figury są na tacy, a on tylko biega tym po planszy. No dokładnie. Jak on tym zostanie tu, to wyciągam... Znaczy nie wiem, czy jest sens wyciągać konia na H3, bo on będzie tak w takiej gównianej pozycji w sumie, ale chociaż wyjdzie. No generalnie plan jest taki, jeszcze ci przypomnę. No figurki, właśnie! Figurki. A jak będziesz chciał zaatakować? No. A jakbym poszedł pionkiem na D4 teraz? I by był w centrum? Jak najbardziej, goniec. D4 ruch, który kot. Tak, świetny pomysł, propsuję. No. Dobrze myślisz, no Sparta, jak jeszcze raz usłyszę, że jesteś głupi albo coś takiego... Zobacz to, co on robi! Zobacz to! Co za noob, już sura daje! On daje sura, sorry, że tak drę, mam nadzieję, że jest za głośno. No Sparta... Gość jest... Chillera utopia, bardzo dobrze jest, Sparta, jesteś smurfem. Ja pierdziele! Czemu on tego nie zobaczy? To jest sur chyba. Jest na Rybsona? No nie wiem. Sura dał. Ja pierdzielę następny... Ile to jest? Ej, 7... co jest dzisiaj? No przecież ty... Gościu, ty w 13 ruchów wygrałeś razem dwie partie. Ja cię powinienem coachować w ogóle? Czy ty mnie? O co tu chodzi? Nie no, ja gram na tego. Ale w ogóle... jakbyś... No nie wiem, czy możesz... Chyba możesz tak gadać. Jakbyś ocenił na przykład poziom Rybsona? To co? I dawaj jeszcze jedną, ale nie, jak bo... tak dobrze idzie, bo na razie... No, na razie nam brakuje trochę materiału na analizę, bo grasz dobrze, a... No kurde, no, dawaj kolejną partię. Poczekaj chwilkę, Po tej partii coś się pokażę, dobra? Okej, ale ja się pytam, jakbyś ocenił tego, poziom Rybsona, tylko nie wiem, czy możesz w ogóle mówić. Kurczę, no mogę, tylko... jest niezły, ale uważam, że możemy go zaskoczyć. No na pewno, słuchaj, bo myślisz, że jest totalnym przygotujemy... gównem, ale pewnie to ogląda teraz. Przygotujemy ci jakiś taki prosty debiut, żebyś się nie męczył. Jakiś taki schemat, który dosłownie będziesz grał na czarnych, nie? Bo biały to wiadomo, co grasz i się dobrze czujesz. Tak. A czarnymi coś tam ogarniemy i takiego triki bardziej, nie? No właśnie, żebyś się spocił. Ja czarnymi nigdy nie wiem za bardzo i gram w sumie mirror. Za każdym razem. To cię nauczę, od tego jestem ja tutaj, nie? No dobra. To next grać, tak? Tak, oczywiście. Dobra. Oj, czarne się trafiły. No to... no to wyjdę pionkiem też. Jezus Maria! Wiesz, co tu się święci? No, będzie mnie chciał zaraz zmatować, tak? Ale czekaj, jak ja bym wyszedł na na F6 koniem, przecież to uwezmę pionka. A jak pójdziesz na F6, to niestety nie obronisz E5. Poczekaj, E5. Popatrz, on tym wyjściem... A
teraz widzę. To w sumie mogę wyjść gońcem, albo chyba gońcem się bardziej opłaca na D6, nie? Goniec na D6 taki weird trochę, bo blokujesz swój rozwój. Zobacz, że tym drugim gońcem nie będziesz miał gdzie wyjść. Mi się wydaje, że skoczkiem najlepiej. Aha, no dobra. Zobaczymy, co on zrobi. Dobra, ja chyba nie... Nie wiem, co tu kombinuję. Generalnie... Gonisz hetmana, ja bym proponował. Co ty na to? Czyli wyjść koniem po prostu, tak? Albo pionkiem. Ale chyba, chyba koniem lepiej, bo go wyprowadzę. Lepiej skoczkiem. No właśnie, właśnie, dobrze. Już pamiętasz, że lepiej skoczkiem, no bo wyprowadzasz figurę, nie? Więc przy takich wyborach, to pamiętaj o tym, co ja ci mówiłem. Okay, co ci ten szlachasz powiedział, że ci powiedział, że figury trzeba wyprowadzać, nie? Myślę, że on weźmie... W sumie ciekawe, czy weźmie tego konia. Nie, on chyba koniem wyjdzie na F3, tak mi się wydaje. Chociaż to ma sens w ogóle? Co się tu dzieje? No zagrał hetmanem, taki dziwny ruch. A pamiętasz naszą lekcję ataku z odsłony? Bo mieliśmy to. Atak z odsłony. Na pewno się pojawiło coś takiego. No. Było, na pewno. Co to było, ty? Nie pamiętam. Ale... No zobacz, jakbyś bardzo chciał atakować tego hetmana dalej, co nie? Kapitanie. A, że mogę po prostu wyjść pionkiem. O, właśnie. Pionkiem i tym sposobem odsłonisz sobie atak. No. Nawet odważnie. Tym na pionem. Na dwa pójść? Na dwa? Chociaż lepiej o jeden. Chyba lepiej o jeden, żeby E5 trzymać jeszcze. Dobra, o jeden idę. No o jeden, tak bezpieczniej, nie? No jak tego nie zobaczy już następny gracz, to oszaleje chyba. Ale musi to, on to widzi przecież, on chodzi tym. Mogę zbić teraz tego pionka za darmo. I dalej będę mu... No właśnie. Ale może wymienić te. I teraz pytanie. No co jest? Opłaca się wymienić teraz te hetmany? Czy nie? Chyba znajdziesz lepszy ruch. Wydaje mi się, że znajdziesz lepszy ruch. A Boże, jak jestem ślepy! Jezu, jak ja byłem ślepy, ty! Ja bym to wymienił. Widzisz? Ja już nie widzę takich rzeczy. Sura dał. Ej, co jest? Ej, 6 posunięć z partia TX! Ale on to jest trzecia partia! Ej, ale ja tego nie zauważyłem od razu. To było ale debile czy, z mojej strony. Czy ty idziesz po top 1 w tym turnieju, czy o co tu chodzi? Ja już nie wiem. Ja idę tylko po to. O, Slapox, Boże, dzięki za rajda! Ile osób mi zrajdowało dzisiaj? Jasna dupa! Jasna dobra. Dupa. Jasna dupa. Siema wszystkim. Ja się zastanawiam, czy... Wiesz co, najpierw pokażę ci debiut dla czarnego może, co? Jakiś taki schemat, który chciałbyś, żebyś grał. No, dobra, dobra. Jesteś za? Tak, tak, ale to na Discordzie mam patrzeć, tak? Wiesz, a masz, ty masz konto na Liczesie, bo nie pamiętam. Nie mam, nie mam. Znaczy, no nie masz, dobra, to ja ci założyć. To sobie załóż na szybko, będzie nam łatwiej, okej? Okay? Okej. Okay. Dobra, to jest liches.com, tak? Nie. A, org. Czekaj, to jest liches.org? Bo nie wiem, czy na dobrą stronę tak, przyszedł. Tak, 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 tak. Dobra. Ej, jest pytanie na czacie ode mnie, Spartiatix, mam nadzieję, że na nie odpowiesz. No. Czy mój podopieczny robi cały bracket w 50 ruchów? Myślisz, że jesteś w stanie z Partiatix? Co to jest bracket? Posunięć? Top 1? To jest drabinka turniejowa. A, czy ja zrobię wszystkie moje gry łącznie w 50 ruchów? O to no. Chyba jak będzie pierwszy 50 i się poddam. Mhm,
No 50 to dasz radę chyba. Czekaj, to co, ja ci udostępnię ekran może? Poczekaj, bo ja zakładam to konto. Czy zakładasz konto? Ale czekaj, bo ja tu mam zaznaczyć te wszystkie rzeczy, te prośby, zgadzam się... Nie tworzyć wielu kont. Ty, to jest zakaz multikon na tej stronie? Nie da się smurfować? Ta, zakaz. A, taki zakaz. No, taki wiesz, Slay... Dobra, ja potem Slay twoje partie zobaczę sobie wieczorkiem przed spaniem, jeszcze zrobię takie przejrzenie profilu każdego zawodnika. Ja z partia Tixa też oglądałem oczywiście. Też śledziłem. Widziałeś, jak ja grałem na offstreamie? No, znaczy, patrzyłem sobie na twoje gry, no. No, jak ci idzie? Trochę tego zagrałem w sumie. Czekaj, muszę aktywować konto. Dobra, mam, tylko nie wiem, jak się tą samą obsługiwać. Ja jestem na głównej stronie, gdzie się wybiera chyba tryby gry. Coś mi się chyba z mikrofonem pieprzy, bo jest cicho. Może tu postawię. Jest git, Sparta. Czekaj chwilkę. Dobra, chyba lepiej. Przycisz się? Dobra, to co z tym liczesem? Co z... O kurde, czekaj, nie słychać mnie! On mnie nie słyszy, czekajcie. Halo, słychać mnie? Ja pierdziele, spieprzyłem coś z Discordem. Jezusie. Jak się wpieprza dźwięk w Discordzie? A co się dzieje? Możesz mnie pogłośnić sobie. Prawym klikasz. A ty mnie słyszysz? A nie, mnie nie słyszy. Halo, słyszysz mnie? Tak, słyszę. A, no bo nie słyszałeś mnie, bo ja zresetowałem ten mikrofon i mi wypieprzyło z Discorda go. Dobra. Jestem na tym liczesie i co dalej? Bo już mam tam konto i tak dalej. Dobrze, to ja ci wyślę. A jaki masz nickname? Też Spartiatix. Dobra, to ja robię opracowanie. Będziesz mógł sobie do niego wbić. Myślisz, że po tych trzech partiach mam szansę jednak z Ripsonem? Ja w ciebie wierzę. Czekaj. Słuchaj, ty. Naprawdę. Możesz zaskoczyć. Dobra. Ja tak nie ogarnę tej strony. Jestem na tej stronie. Mogę to pokazać już, czy nie? Tą szachownicę? Tak, oczywiście. Pokazuj. Dobra. Tak. Kliknij sobie literkę F od razu, jak wejdziesz, żebyś widział od czarnych. O, dobra, widzę. Dobra, i mam pytanie do ciebie. Czy chcemy grać na wariata, czy raczej takie spokojne jakieś granie? Nie no, agresja, totalna agresja. Chociaż się zastanawiam, agresja? Bo ja się zastanawiam, czy czarnymi można tak z bomby, bo jak on zagra agresywnie białymi, to co ja mam wtedy zrobić? Też mogę grać agresywnie czarnymi? Są pewne debiuty, w których można grać agresywnie czarnymi. Pytanie, poczekaj, a może gdybyśmy się tak przygotowali typowo pod rybę? Tylko ja muszę wiedzieć, co ryba gra. Wydaje mi się, że ryba gra D4 w pierwszym ruchu. No to jak ja bym grał... Nie jestem pewien. I bym nie wiedział, co zrobić, to pewnie bym wyszedł tym i tyle. Mhm. Tylko teraz tak. Granie po D4 są gambity pewne i są fajne ataki. Teraz nie wiem, czy ryba gra D4, czy gra E4. To jest ważne. Ej, czat, czy mógłby ktoś wejść do niego, nie wiem, na woda i zobaczyć, co gra w pierwszym ruchu białymi? A on naprawdę, to ogląda. Bo, wiecie, on to ogląda i się przygotuje pod to. A tam. Nie no, w sensie nawet jak on tego nie ogląda, to jutro mu na streamie powiedzą. Właśnie, wydaje mi się, że gra D4. Wiesz co? Przygotujemy się na to. Dobra? Tak mi się wydaje. Więc uwaga, ty zagrasz skoczkiem. Niepozornie. On zagra pionkiem tutaj.
żeby zająć centrum i ty teraz grasz tutaj. Ktoś powie, że to int, a ja ci powiem, że tu jest tyle fajnych pułapek, że będzie ciekawie. I teraz tak, on bije, przyjmuje, jak nie przyjmie, to spoko, możesz tego pionka pchnąć do przodu dalej i w ten sposób ograniczysz mu rozwój, skoczkiem nie będzie mógł wyjść. Mhm. Więc on to bierze, ty grasz ruch skoczek G4, już z myślą o ataku. Chodzi tutaj o punkt F2. Nie? Aha, a czyli... w razie czego, gdy ten atak nie wyjdzie, możesz po prostu odbić piona. Okej, okej. Kumasz? Tak, tak, tak. Dobra. I zaraz ci pokażę, jakie tu fajne rzeczy są. Bo on na przykład będzie chciał bronić tego pionka, nie? A my... atakujemy. Mhm. Już widzisz? Jest no nacisk, tak, tak, to jest tak, naciskane. Tak, tak. Nie? I to jest przyjemne. Bo jak się pomyli, na przykład zagra tu, to co robisz? No wchodzę koniem. Wchodzę koniem tutaj, no, tak? No, wejście skoczkiem. Tak, jak najbardziej. Wejście skoczkiem, masz widły. Ale... i tu już przewaga będzie budowana. Możliwe, żeby on tego nie zauważył? Myślę, że tak. A jak się obroni w ten sposób, to grasz skoczkiem tutaj i odbijesz sobie tego pionka. Mhm. Czyli patrz. Rybson gra E4 jednak. Na pewno? Skamują. Bo może, tak to zmieniamy. Może nie przygotowuję. Zobaczę, poczekaj. Wysłali mi linka. Wysłali mi linka, już zaraz mówię. Może nie przygotowujemy specjalnie pod niego, bo mi się wydaje, że on E4 gra. Może to zobaczyć. Dobra. I wiesz. I jest gówno już. To spojrzymy sobie na ten. Czekaj, on tu chyba E4. Siedzi. Bo go... A nie, dobra, to chyba skamują mnie widzowie. Nie, nie, nie. Czyli na E4 się przygotujemy. On ci gra E4. To ty w takim razie... Siedź tu, poczekaj. Ja go nie widzę, o czym wypije. A niech siedzi. No ale to widzi, co my robimy. Nie, no, no bez... No dobrze, niech widzi. Spokojnie. Ale patrz, no, ja też sobie chodzę po streamkach, patrzę, co inni trenerzy robią. I myślę, że ty też to robisz, że oglądasz sobie. No ale on teraz będzie... W sensie ja z nim gram. No. No spokojnie, spokojnie. Dobra, E4 widzę, że gra częściej. Teraz już nie zagra. To jest taki 50-50, nie? jeszcze zobaczę jedną partię. Pewnie mi się wydaje, że on gra raz tak, ale... Nie, nie, dobra. Na spokojnie, na spokojnie. Gra E4. To co my na to? My o, jest! Tak. Jest tu na streamie. Nie no! Słuchaj! Jest! Nie, nie tak? Dobra. Ale nie, bo mówię, że on tu serio siedzi, bo napisał, że E4 gra. Ja pierdzielę. Da, wychodzę. Dobra, to ty zagrasz tak. Może wiesz co, może halo, jakieś... partia TX? Co, rozłączyło mnie? Nie, no nie, po prostu zastanawiam się, czy mnie słuchasz. No bo właśnie, zastanawiam się, czy jest sens grać pod specjalnie to, no bo przecież już tego nie zagra. Ale co, że on nie zagra E4? No bo przecież... No zagra ci! Ale to się szykujemy pod to. No... Przyszykujemy się, spokojnie. No dobra. Musisz mi zaufać. Dobra, takie dobra. Zaufanie, słuchaj, zaufanie. No dobra, dobra. Ja jestem trenerem. Mam zaufanie do ciebie, że tego nie spieprzysz. A ty masz zaufanie do mnie, że proponuję dobrze. No dobra, tu dobra. Masz? No to zróbmy tak. No i to jest wariant taki, że on wyprowadza sobie skoczka. Jest to Gucci. Ty sobie też skoczka wyprowadzasz. On gra tu. Że zająć centrum. Ty to bijesz. On to bije. I grasz ruch tutaj. D6. On gra skoczkiem tu. Ty grasz tutaj. Skoczkiem z uderzeniem tutaj na pionka. I teraz on chyba... Koniec E3 jest chyba ruchem. A teraz grasz E5. I to jest ciekawe, bo dużo osób w tym momencie robi błędy. I... ten skoczek musi znaleźć właściwe pole dla siebie. Nie? Mhm. Idzie na przykład tutaj. Co ty robisz? Straszysz go. Grasz tu. Idzie tu. I grasz tu. Zobacz. Co grozi? Zagranie B4 po prostu w następnym. No tak, tak. I będą te widełki. I już tak. I byłaby zdobyta figura. Nie? Jeżeli się obroni, to zagra tu. To jest w porządku, to jest normalny ruch. Po tym ruchu grasz tutaj, po prostu gońcem.
No i dalej jest rozwój generalnie, czyli on się będzie rozwijał i tak dalej. Ale, no jest mała pułapka, zobacz, że będziesz mógł złapać figurę w debiucie, nie? No tak, tak. Chcesz sobie powtórzyć? Jezusie. Tak, żebyś ty grał białymi? Na powoli, to ty grasz czarnymi, ja gram białymi, dobra? W razie czego no, ci wspomogę. Zrobimy sobie to 2-3 razy, żebyś zapamiętał. Ja gram białymi. Dobra, ja wychodzę tą. O Jezus, sorry, co ja tu szedłem teraz? Poczekaj. Koniem szedłem którymś. Chyba? Nie, poczekaj. Jezu, ja już zapomniałem, co miałem iść, ty. Nie, poczekaj. Ja pierdzielę, ty ją tak. Ja mam wyprowadzenie skoczka. No właśnie, ale którego? Wyprowadź chyba tego sobie. Tutaj, tak? No, tego na C, bo zobacz, bo to jest źle, już ci tłumaczę, bo piąka. A, pnie. No tak! Nie? No więc tego drugiego, nie? No więc tego drugiego. I ja tu biję. Nie, czekaj. Jezusie. Nie, ja tu chyba biłem, tak? Tak, dokładnie. I chyba teraz mogę wyjść tym pionkiem, tak? Oj, za wcześnie troszeczkę? Za wcześnie? Ale okej, okay, dobra, ten ruch jest okej. Okay. Okej okay jest, możesz tak grać wcześniej, jeżeli chcesz, tak? Ja gram tu. I teraz ja wychodzę chyba drugim koniem, tak? Nie, ja go straszę teraz. Okej, okay, dobra. Ale teraz nie ma tych widełków, nie będzie. O rozwoju swoim pamiętaj. No to się rozwiń. No to może gońcem po prostu wyjdę. Na C5. Albo koniem. Na C5 mówisz? A lepiej chyba skoczkiem. No dobra. Dobra. A, dobra, i teraz. No, dokładnie. I teraz nie? Tak, no powiem no ci tak, szczerze, tak. Że się w tarapaty wdałem tutaj. Bo oddaję coś na pewno. Albo oddam to, albo pionka oddam. Bo jak zagram tutaj, to co zrobisz? Po pionka. Słusznie, wziąłeś pionka. I zobacz, jakie to jest potężne, bo teraz skoczek już patrzy na F2, dołożysz gońca. O kurde, ty ja nawet nie wiedziałem. Dołożysz gońca, może tu hetmana zaraz. I trzaskasz oponenta. Nie? No to mogłoby być. Jeszcze raz? No jeszcze raz powtórzymy. Ja już tak, ja już sobie pamiętam, co się dzieje. Pamiętasz? No na spokojnie. No dobra, idę tym tu. I teraz miałem iść koniem na C. Dobra, biję sobie. Mhm. Dobra, wychodzę. Poczekaj. Wychodzę drugim koniem. Nie, poczekaj, już mi się pieprzy, widzisz? Blokuję. Okej. Ty poszedłeś tu. No to ja to. Dobrze. Aha, ty teraz trochę inaczej. Ale w sumie... No troszkę inaczej, żebyś wiesz, inną pozycję dostaniesz. Ja się zastanawiam teraz, bo mógłbym pionkiem, ale nie wiem, czy gońcem nie byłoby dobrze tu wyjść. Ty widzisz strzałki, czy nie? Co ja robię? Widzę. Jakbym wyszedł tu gońcem, to by miało to sens? Czy lepiej pionkiem? Miałoby to sens. Wyjście pionkiem też ma sens. Obydwa ruchy są jak najbardziej w porządku. Dobra, możesz to wybrać, ja tak wyjdę gońcem. Jeden, drugi jest okej. Okay. Dobra, git. Ty robisz roszadę. No i teraz co? Ja też mogę w sumie zrobić roszadę. No. Albo mogę wyjść tym pionkiem na D. O, generalnie luch D5 to też super posunięcie. Bo centrum zabierasz. No tylko, tak. Wiesz co? Troszkę może być nieprzygotowany ten ruch. A wiesz co? Tutaj jest jeszcze taka sztuczka, że grasz ruch B5 i tego gońca ustawiasz tu, na pionka i potem patrz. Ten goniec czaska tu. Dołożysz jeszcze no hetmana zaraz i może tutaj coś się wydarzyć. Nie? No dobra, spróbujmy. Czyli plan B5 generalnie jest taki, że jak nic nie zrobi, to pchniesz.
A jak się tam obroni, to grasz gońca tutaj, żeby trzaskać tymi gońcami oponenta. Kumasz? No jest, tam tak, ale no czarnymi mi się trudniej chyba dobra. Gra. Dobra. Dobra. Czekaj, i teraz jak ja pójdę tu, zbiję mi tu. Nie, to mi się opłaca zbić w sumie. To nie ma sensu grać B4. Ta, ale wiesz co, chyba... Na razie z tym poczekaj, wyprowadź się. A no tak, bo będę na innej przekątnej tym gońcem. I stracimy ten nasz plan. No. No właśnie, a my chcemy, żeby gońce patrzyły na króla, co nie? Te strzałki, które ci rysuję, są mega ważne, żebyś ty widział harmonię w tym ataku. I ta harmonia jest posiadana. Dwie tutaj przekątne, dwa gońce strzelają w króla, więc jest fantastycznie. Dobra. To teraz tak. Jeszcze jedna rzecz. Pytanie brzmi, co jeżeli twój przeciwnik nie zagra tutaj D4, tylko zagra tu? Ja bym chciał, żebyś grał tak zwaną kamienną ścianę. Czyli ustawimy się tak, żeby ciebie Rybson nie przeszedł. Kumasz? Mhm. Kamienna ściana to jest takie ustawienie, które bardzo ciężko sforsować. Tak jakbyś safe próbował sforsować. Mhm. Granie jest uważane za najbezpieczniejsze ustawienie w szachach. Jak rozumiesz? To wygląda? Taką pozycję chcę ci dać. Już ci pokazuję. Po tym ruchu grasz tutaj i przygotowujesz ruch E5. Będziesz miał takie pionki. Aha, i te pionki będą pilnować pola D4, będą pilnować F4, całe centrum będą pilnować i będą taką ścianą dla białego. Rozumiesz? Tak. Ten się wyprowadza, to teraz możesz zagrać ruch E5. Nie? Taką ścianę tutaj postawić. Mm-hmm. Wiem, że teraz jest dużo teorii dla ciebie. No jest dużo. Na raz. Ciężko będzie tymi czarnymi. Spoko. Jeszcze mamy trochę czasu. Czy coś ci powtórzyć? Czy jesteś gotowy na grę? Możemy jeszcze raz, no. Jeszcze raz, no. To ja gram białymi, ty czarnymi. No to ja idę tu. Ja wychodzę tym koniem. Jak ty wychodzisz tamtym. Biorę to. Idę tu. Czekaj. Jak ty szedłeś tu, to ja ci wyganiam tego. Okej. Teraz... Nie, za szybko wyszedłem. Teraz nie ma sensu to dla mnie. Jest okej. Znaczy zastanawiam się, czy pójść pionkiem, ale chyba... Rozwój najpierw, okej? Okay? Sparta, rozwój. Ale właśnie, jak ja pójdę koniem tu, to on popchnie tego białego. I pójdę na wymianę i stracę... No ale już jeden ruch... Patrz, poczekaj, ja ci wytłumaczę. On już zrobił ruch tym pionem. Jak ty po prostu się wyprowadzisz i tak jak mówisz pchnie, no to ty też mu pchniesz. A, dobra, Boże... Na złość mu robisz, nie? Na złość mu robisz. Ta. No dobra, w sumie masz rację. Dobra, to mniej więcej ogarniasz, a pytanie, czy pamiętasz jeszcze, co jeżeli tak zagram? No to robię tą ścianę, tak? Ale to nawet koń mi nie mogę wyjść. No dobra, no to będziesz mógł wyjść. No i ściana jest ustawiona, dobrze. A potem trzeba skoczki i potem sobie zrobisz taki domek tutaj, patrz, tu? I tu. A, dobra, i ten goniec będzie się tu patrzył, możesz, tak? A jeżeli nie chcesz, to możesz tak. No dokładnie. A jeżeli bardzo nie chcesz tego domku, to możesz zagrać tak i tak. Obydwa jakby wyprowadzenia są dobre. Ważne, żebyś wyprowadził wszystkie lekkie figury. A ja się właśnie jeszcze zastanawiam o jedną rzecz. Możesz cofnąć... Nie, poczekaj. Chodzi mi o to, że na przykład jak już wyszedłem koniem tym i tym gońcem gdzieś tam, I robię tą roszadę i tu mam trzy pionki i wieżę. To czy warto to jakoś niszczyć, czy to jest dobre ustawienie? Jak jest król tu schowany, tu jest wieża i trzy teraz, pionki. Teraz podam ci bardzo ważną rzecz i generalnie na tych, jak uczyłem streamerów, jeszcze nikomu temu nie powiedziałem, ale o to zapytałeś. Uwaga, najlepsze ustawienie pionków przy roszadzie to jest takie. Każde inne ustawienie, czyli na przykład pionek jeden tutaj, już jest zły, bo biały ma punkt zaczepienia, czyli jak ruszy, to będzie mógł zaczepić. Aha, tutaj. Robią się dziury. Czyli najlepsze ustawienie, jakie możesz posiadać, jest właśnie takie. No bo właśnie w każdej grze się starałem te trzy pionki, tylko czasem było tak,
że zapominałem potem tego pionka i on mi tutaj jakoś wchodził, że miał jakby tu konia, powiedzmy, i tutaj wchodził na przykład tym hetmanem i mnie szachował, bo na siłę nie chciałem tego zbić. Dlatego najlepiej, tak, najlepiej jest zostawić sobie takie pionki, nie? Chyba, że cię zmusi, no jak zmusi, no to dobra, to się trzeba pogodzić z tym, ale jak tak zostawisz, będzie dobrze. Ale i na przykład tu mam wieżę wtedy, to warto tą wieżę ruszać, czy zostawić ją w tym miejscu? Nie, ta wieża jest takim obrońcą. Raczej będziesz chciał grać na tym skrzydle, tutaj. Nie? Tutaj te figury będą twoimi obrońcami. Kumasz? No takich tak. Bodyguardów masz, żołnierzy rzymiańskich, spartianinów twoich. A tymczasem z drugiej strony będziesz tam próbował walnąć. No, słuchaj, jesteś Spartiatics, no to potrzebujesz... No tak, wiadomo. No. No dobra. A rybka będzie złowiona, proste. A, na pewno. Zobaczcie, że to ogląda. Okej. Okay. Czy w takim razie jesteś gotowy, czy jeszcze raz powtórzyć? No to coś? Ostatni raz możemy zrobić te ułożenia i idziemy na grę. Dobra, dobra. Jedno i drugie sprawdzimy. Dobra. Tak, czat. Spartianie kontra Rzymianie. Czekaj. Poczekaj. Już mi się posrało. A nie, dobra. Tym tutaj idę po prostu. To tutaj. I teraz mogę wyjść albo tym koniem, albo to obchnąć, tak? Tak, zrobię tym koniem. Tym koniem chyba lepiej. Też wolałbym, żebyś tym skoczkiem. A wiesz dlaczego? Bo tu już jest taki bait, bo ty atakujesz piona, nie? I teraz jeżeli on obroni piona w ten sposób, no to ty jesteś zadowolony. No tak, i wtedy idę tutaj. Nie? Wszystko się lepi. No właśnie, no właśnie. Dobra, to masz w miarę ogarnięte. A teraz tą drugą opcję, dawaj. No to idę tu. Poczekaj. No bo... Mogę wyjść tym koniem? A, że tą drugą mam... No dobra, to idę tu. I to jest ta ściana, tak? Tak. I teraz... mogę wyjść albo tym koniem, albo tym. To w ogóle ma znaczenie, którym wyjdę? Nie. Znaczy, chyba chciałbyś wcześniej roszadę mieć zrobioną, nie? Tak. Aha. Dla bezpieczeństwa. Dobra. Kumasz. No. I teraz pytanie, czy tu wyjść lepiej tym? Nie, tym nie, bo to będziemy tak ustawiać. To wychodzę koniem. No dobra. I teraz mogę tym pójść tutaj, tak? Mhm, no to plany znasz mniej więcej. Kumasz, czacze. Zobaczymy, jak to się sprawdzi w partiach u ciebie. No, zobaczymy. Gorzej, jak nie pójdzie tak pionka, jak chce i jest koniec planu. No to ja ci trochę cię naprowadzę. Dobra, ale to grajmy na czes, okej? Okay? Na czeskiej. Tak, na czeską, na czeską. Na czeskiej, tak jest. Dobra. To tam będziesz patrzył, czy... Znaczy mogę już tam zaczynać? Tak. No możesz. Dobra. To nowa gra. O, czarne się trafiły. I wyszedł tak, jak no chcieliśmy. To świetnie. Jesteś świeżo po treningu. Dobra, no to idę tu. Nie, już to spieprzyłem? Nie, dobrze. Boże, już mi się pieprzy. Ledwo zaczęliśmy grę. No i inaczej wyszedł. No i spoko. Generalnie pamiętasz nasz mur stawiany. Tutaj chciałbym, żebyś też mur postawił. No dobra. Ten mur, w sensie tą kamienną ścianę, nie? No to mur leć. Żebyś sobie to wypróbował. On ma już 800 elo. Dobra, on wyszedł tak. To coraz wyżej idziemy. No to ja wyjdę koniem. A, bo ty nie widzisz strzałek. No to ja wyjdę koniem tutaj po prostu. A warto na przykład później tym pionkiem na B6 wychodzić, żeby dołożyć tę ścianę, żeby była taka poczwórna? O, mówisz, że w ten sposób aż? Znaczy, no teraz wolałbym chyba koniem takie wyjść. Takie ustawienie może być trochę dziwne, bo wiesz co, jak się tak ustawisz, to będziesz miał dużo dziur po białych polach. Zobacz, że wszystkie pionki na czarnych. A, rzeczywiście. Wszystkie pionki na czarnych, o, to będzie dużo dziurek, nie? Więc może nie ma sensu się tak odsłaniać?
No dużo jest takich smaczków szachowych. No, dużo. Plan jest taki, Spartiatik, słuchaj. Mur mamy postawiony. Chcesz się wyprowadzić do końca, czyli tam gońca odpowiednio roszadę zrobić. I robimy mu marsz rzymski na skrzydle hetmańskie, czy tam z tej prawej strony. No dobra. Sobie. Czekaj, on wyszedł tym pionkiem tu, to ja mogę wyjść chyba na G6. I potem wyjść gońcem i roszada. To jest spoko? Okej, okay, spoko. Wygląda spoko. No dobra, zobaczymy co on zrobi. Chyba koniem w końcu wyjdzie, nie? Myślę, że tak. Albo pójdzie koniem na G5 w sumie. Ale nie, to nie ma sensu, on będzie tam uziemiony w sumie. Patrz, nie Halloween! Nie interesuje mnie nic, tylko ja pierdolę, jak to płacić. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa uwagacić. Gorący Alanek dał na Golibordę 5 złotych. W dupę taty piara dalej nieogolona, wargłowa w szachownicy i ziwinę z pozdro. Czemu on się poddał? Czemu on się poddał? On już wiedział, że szans nie ma, za dobre ułożenie ściany płaczu. No kurde, to mamy dla ciebie. Dobra, dawaj go next, no myślę... co to są za partie? Albo w 5 ruchach wyjeżdżasz oponentów, albo kurczę takie rzeczy. Myślę, że Rimson też by to poddał. Myślę, że tak. Czekaj, coś mi wyskoczyło, chyba muszę sobie stronę odświeżyć, ale nie wiem, czy będziesz mógł mnie śledzić nadal. Możesz mnie nadal śledzić? Na tym czeską? Tak, tak, pewnie. Dobra. Więc jak klikniesz na stronę, zacząłem. Partię, to widział. No mam białe teraz. Dobra, no to białe. No to lecimy tego włochatego. Włochatego, tak jest, si senior. No to w sumie wszystko normalne. Dobra. No tu chyba wiadomo co robić, nie? Ja myślę, że pionek na D4 byłby spoko. A nie, poczekaj. Za wcześnie. No tak, przygotowanie. Tak. Przygotowanie najpierw. No to na C3 pionek, nie? To jest chyba spoko. Tak jest, tak jest. Tego się uczyliśmy, nie? Mhm. Dobra, on teraz to będzie chciał. Ale w sumie nie, no. Bo jak ja tu pójdę, to no to co, jak to weźmie, to ja mu wezmę to. To mi się bardziej opłaca. Dobra, robimy to. Spieprzył, dobra, oro. To ja ubiję pionka chyba. Cytował oponent. No proste! No, pioneczek. Teraz on koniem. A jak ucieknie, to dalej nie, poczekaj. Czy my to chcemy pchać do przodu? Nie chcemy tego pchać. Generalnie poczekaj, bo wydaje mi się, że masz... O Jezus Maria, Sparta! Ale masz posunięcie teraz. Ale, czekaj. Powiedzieć ci bardzo. Ale... Zastanawiam się... Pomyśl najpierw. Ale poczekaj, czy to jest coś związane z gońcem ciemnym? Nie. Jezus Maria, poczekaj. A, widły gońcem białym? Nie. Ale to nie... A nie, poczekaj, bo on by to mi zbił. Jezu, poczekaj! Czekaj. Ty, no nie wiem. A ty coś widzisz naprawdę? Oczywiście, że widzę. Poczekaj, ja w ogóle tego nie widzę. No powiem ci tak, gońcem białopolowym. Znaczy, jak gońcem pójdę po tego pionka, no to przy go zbiję, to ma sens? Nie. Czekaj, pójdę gońcem... Co dalej? No bo jak pójdę gońcem na F7, to nie ma sensu. Poczekaj, a jakbym gońcem... Nie wiem. No, wycofanie się tym gońcem chyba nie ma sensu, nie? O, na D3. Ja nie wiem, czy po prostu D5 się byłoby dobre, czy nie? Czym? Czym? Hetmanem? Hetmanem? Ja myślałem nad gońcem. No... Gońcem, ja ci powiem, na F7 ja bym walnął. Tak? Ale zbij czekaj, F7, on mi to zbije. Tak, zobaczysz. No i zobaczysz, no jakie dymy będą potem. Czekaj, dobrze zrobiłem F7, tak.
Serio to jest dobre? Ty, on chyba no, wie, pewnie. On tego nie chce zbić, on coś tu... Zbił to! Czekaj, koniem teraz na G5. Nie, poczekaj, bo jest jego koń. Tak. Ale on mi zbije koniem. Co ci zbije koniem? Hetman D5 szach. A, hetman. Czekaj, hetman D5 jest koń. A, bo ja słyszałem pewnie koń. Tak, bo ja powiedziałem koniem. Czekaj, hetman D5. Zobacz. No. Poczekaj, bo już coś tu nie gra. Jest szach. I co musi teraz zrobić? No i zobacz, oprócz szacha, co jest? A, że konia po prostu wezmę. Ale nie, no go... No, i króla ma w środku. Rozumiesz? Króla mu wyciągnęliśmy do środka i już nie zrobi roszady. A ty masz hetmana. Jest... Ale to opłacało się poświęcić? Gońca za to, że oczywiście. Nie może roszady? Tak, ale patrz, poświęcasz gońca za pionka. On tego gońca przyjął, a ty w tym momencie odbijasz figurę z powrotem. Więc wychodzi na event, a ty jeszcze pionka wziąłeś. No niby tak, ale gońca lubię bardziej niż konia. Dobra, czyli... Czaję. Czyli biorę tego konia. Ja już ci więcej nie podpowiadam, Spartiatik. Ty to bierzesz po prostu. Jesteś no na tarczy. Nie wiem. Ja się zastanawiam, czy teraz po prostu gońcem nie byłoby dobrze na G5. Ale nie wiem, czy to ma sens, bo on po prostu się przesunie tym. Wymiana pionków. Poczekaj, jak ja wezmę pionka, on weźmie pionka i tyle. Ale jakbym wyszedł teraz na to pole gońcem na G5. Ja pierdzielę, on tego chyba... No nie wiem, wyprowadzić gońca na tamto dalekie pole się w ogóle opłaca? Na które? Na G5. No myślę, że się opłaca. No hetmana atakujesz przy okazji, nie? No tak, ale... On nie pójdzie przecież na to, żeby mi to zbić. Przesunie go po prostu. I teraz co? Poczekaj. Chyba, że pionka teraz przesunę. I potem znowu. Tylko jak przesuniesz pionka do przodu, to chyba ci pobije po prostu, nie? A, gońca ma tu rację. No. A co ty na rozwój? Dokończenie rozwoju swojego? No to mogę koniem po prostu. Ale nie, czekaj, koniem wyjdę na A3. Albo jest... koniem, albo roszada, nie? No to chyba roszadę wolę. No bo zastanawiam się... Spoko. Jak wezmę konia na A3, no to on będzie stał. O, co on wziął? Pionka, no to czekaj. Pionka wziął. I teraz co, ja muszę koniem wziąć. On weźmie pionkiem. Ale to jest wymiana, koń za koń w sumie. A nie, bo on wziął jeszcze pionka. Mhm. Opłaca się na to pójść? No jak nie pójdę, no to koniem tu po prostu wejdzie. Ja pieprzę, za dużo się tu dzieje. Dobra, idę tym. Nie ma czasu. 5 minut zostało. Dobra, nie ruszam się tym. I teraz tak. Mogę wyjść koniem tu. Potem tu i pójść po tego pionka, ale to są aż 3 ruchy. On w tym czasie coś zrobi. Dobra, wyjdę tym. Chyba, że wyjdę tym tu. Jakbym koniem wyszedł na D2, to się bardziej opłaca niż na A3? Jak myślisz? Zdecydowanie do D2 lepiej, bo do centrum, nie? A skoczek na A3 to tak wiesz, no na właśnie. To tak nie fajnie. No. Dobra. Zobaczymy, co on zrobi. No to ja się wycofam chyba o jeden tym gońcem, żeby on tu stał. No dawaj, musisz grać. No dobra, wycofuję się o jeden. Dobra. No tak taktycznie, nie? Tak na spokojnie. No on pewnie pójdzie pionkiem tym tutaj, to będę musiał się znowu wycofać. A nie, bardzo dobrze się stanie! Jak podejdzie tym pionkiem, to ja idę na G3 i idę pod tego pionka, gońcem. Dokładnie. I zobacz, jakiego króla ma rozwalonego też w ogóle. On chyba o tym nie wie. Znaczy nie, on chyba o tym wie, bo się nie rusza. Chyba gońcem wyjdzie.
robi to! Czekaj, on teraz się wierzą. No, no. Ale sobie fajnie przekminiłeś, podoba mi się to. Ty, no ja mu to biję! Ty, co on robi? No, proste. No troszkę intuję. Ale nie, on wierzą się ruszy chyba. Ale co z tego? Dobra, ja idę teraz chyba koniom na C4 i to się chyba bardziej opłaca niż... No, co ja mogę tu zrobić? Nic, bo ten goniec nie może się ruszyć, bo mi wtedy zbije tam królową. Chyba, że... Nie, zrobię tak po prostu, mało czasu. O, słusznie, słusznie. Skoczek, dobry ruch. Czego ci brakuje w tej grze? Pomyśl. Wieże stoją. Wieże tak, albo pionki. Tak, tak, tak. Ale czekaj. Wieże. A jakbym poszedł koniem na D6 i bym mu królową... A nie, bo on się ruszy. Nie, to się nie opłaca. Czekaj, ale gdzie wieżą? Nie, chyba na D1 wieża, tylko która? Chyba ta no, lewa. Myślę, że słusznie. Lewa wieża na D1. No. Tak, zgadzam się z tym ruchem. I gdzie tą wieżą zmierzasz, powiedz mi? Jakie masz plany? No teraz się zastanawiam. Ale nie wiem czy... Poczekaj. A, dobra, on by tu wypieprzył. No to mogę pójść tym koniem na D6. I jak nic nie zrobi, to pionka wezmę za darmo. To ma sens? Nie, czekaj! Ty jesteś tutaj. Przecież wieża! Wieża! Wieża jest za darmo! Nie, nie jest za darmo, weźmy mi gońca. Ale Worf, bo ja mu potem wezmę jeszcze jednego gońca. Dobra, robimy tak. Jak weźmie gońca, ja biorę gońca. Jak się ruszy drugim... Co robi? Zoba! Biorę drugiego gońca za free. Pyk! Jasna dupa Spartiatix, ale go jedziesz. I teraz... Poczekaj, myślę, żeby wieżą wejść na D8. Dawaj! Ma to sens, nie? Większy. I teraz musi wypieprzać i potem pójdę na królową na D7. Nie, poczekaj, na D7? Zastanawiam się. A nie, poczekaj, ja mu biję wieżę za darmo. I znowu jest szach. Czekaj, ja go mogę zaraz kończyć? A poczekaj, a... To tylko tak wiesz, z głową... Wieża, ale poczekaj, czy nie lepiej wyjść wieżą na E1? I wtedy mu wygodnie to. Jesteś pewien? A nie, bo on to weźmie za darmo i będzie szachmat. No. Teraz to zobaczyłem. Czekaj, to ja muszę iść... Ty, ja wiem, to jest zaraz szachmat! Idę na D7. On idzie królem tu. Dobra, robimy tak. D7. Wszystkie figury do ataku. Ach! To było złe? O Jezu! Jezusie! Ty, taką przewagę straciłem i mam 2 minuty. Chyba koniec gry. Nie wiem. Ale masz wieżę jeszcze, dawaj tą wieżę. Ale dawaj jak tą wieżę nią wyjdę... Szybko. Ale... Na D. A no tak, na D. Jaki jestem głupi. No proste. Teraz nie możesz szachmat zrobić. Dobra, i teraz idę do góry. Nie, warto wymienić królowę? Nie, hetmanem na bok, słuchaj. Hetmanem na bok i przepuścimy wieżę. I wieża zamatuje. Co ty na to? Tylko a, tak hetmanem, rzeczywiście. Żebyś się podstawił. Ale poczekaj. Dawaj. Czyli hetmanem na 8, C8, tak? Bo jak pójdę tu, to mi weźmie. Dobra, hetman na C8 albo na no. na B7. Mhm. Dobra, idę no to na... gdzie wolisz? No i masz minutę, dawaj, szybka dobra, decyzja. Idę na B7. Dobra. Nie wiem, czy się... Nie wiem, czy sobie odzyskać. Czym grozisz? Jakim ruchem grozisz? Wiesz, że jest szachmat. Nie masz szachmat. Zasłoni, dawaj. Czekaj, co on zrobi? A no tak! O kurde, czekaj. Brać? Jest minuta. No ty jesteś artystą, Spartiatix, dawaj. Dobra, biorę ja to. Ci pomagam. Biorę to. Szybko, ale czas nas goni, dawaj. Ale ja nie strzechuję samym tym.
Dobra, zbieram pionki, dość tego. Nie wiem co zrobić, zbieram te pioneczki. Dosyć tego. Mam mało czasu. Ty, on jest głupi, zobacz. Widzę, dawaj go. Tylko pamiętaj, że trzeba załatować oponenta, nie? Czekaj. Jak zrobię... Dobra. I teraz najgorsze, układanie. Dobra. Idę tutaj i będzie musiał iść do góry. Ale szybko, dawaj, no rasz pionę. Dobra. Nie. Ja go już tym układam. Dobra, ale zamatujesz, jesteś pewien? Nie. Muszę... Dobra, wiem wszystko. Robiliśmy to, nie? Tak. Uczyliśmy się matować. Teraz idę w... Dobra. Poczekaj. Tak? Dobra, wiem! I teraz w lewo. Na skos. I królem zapieprzam do góry. Nie, no ty jesteś szef! I król zapieprza! Jezus Maria! Spartiatix! Przecież ty ogarniasz! On rozumie szachy, czat! Poczekaj! Teraz mój ruch. I teraz, jak pójdę... Tak, to jest koniec. Dobra, koniec. Jest! Sorry, że tak krzyczę. Udało brawo, się! Brawo! Ale to była już trudna gra. Nice! Czemu trudna? No przecież gościu, bardzo ładnie, technicznie, do samego końca grałeś. Początku no ci pomogłem, ale teraz już ci nie pomagam na Nexta. Na Nexta musisz... grasz sam, całkowicie sam, nie, okej? No, do 1000-owi pomagaj, potem sam. Nie no, całkowicie sam. No dobra, to lecimy, jeszcze jedną. To zaczynać? Tak, oglądam. Kurde, czarne, gorsze. Gorzej jak nie wyjdzie tak jak chce. Ale nie, on na pewno to zrobi. Dobra, zrobił to. To jest zbyt popularne w sumie chyba. Dobra, jak wyjdzie koniem, jest. Ja wychodzę koniem. Dobra, wszystko jest tak jak trzeba. Pyk. Nie robię ściany płaczu. Dobra, wyszedł pionkiem. Poczekaj. Co ja tu robiłem? Blokuję go tym pionkiem? A, bo tu było zbitnie. Nie. Tak, dobra, robię to. Może się połasi na tego pionka. Ja go mówię, najwyżej zbiję. Zastanawiam się, mogę wyjść w sumie, bo on zagrał inaczej, ale mógłbym wyjść tym koniem. Mi się wydaje, że najlepszym ruchem byłby D5 pionek teraz i walka. Bo jak on mi zbije... A nie, poczekaj, tam nic nie stoi. Dziękuję za słowa. Czekaj, mogę wyjść koniem chyba po prostu. Dobra, wychodzę tym koniem. Będzie chociaż wyprowadzał te lekkie. Dobra. Chyba spieprzyłem to nasze, ale nie wiem, czy mogłem to tu zrobić. Ale teraz mogę iść w środek, on to weźmie. Ja to wezmę, on to weźmie. Nie, poczekaj. Ja wyjdę, on mi to weźmie. Ja to wezmę, on to weźmie, ja to wezmę. Tym. Dobra, robię tak. Dość tego. Zobaczymy, co się stanie. Ja tu mam więcej. Dziękuję, Draco. Dziękuję bardzo. Mi się wydaje, że to jest spoko. Bo jak on po to pójdzie, to ja wychodzę na plus. Nie, ja wychodzimy na zero. Na zero. To nie wiem, czy to miało sens. Dobra, jak mi tego nie zbije, to pcham to do przodu i to będzie dobre, bo te dwa pionki będą tu biły w to miejsce i nie będzie mógł mi nic zrobić. I jeszcze ten koń. Dobra, zrobimy tak. Ale on chyba pójdzie na to, bo długo... Czekaj, mój jest ruch!
Czekaj, co jest? Mój jest ruch? Dobra, to ja idę, tak jak mówiłem. Ale skam, 2 minuty straciłem nad myśleniem na swoim ruchu. Ale skam. Ja pierdzielę, jak ja mam wygrać z kimś? O mój Boże, co ja odpieprzam? Ty, czekaj! Ja tego nie powinienem zrobić. Ja powinienem tam zagrać konia na G4. Czekaj, ja mogę go nadal zagrać. Koń na G4, jak się nie skapnie, to wchodzę tam. A nie, nie, bo tu jest król. Dobra, porypało mi się to nie z tej strony. Ale z tej strony mogę to zagrać. Nie, bo już tu nie, bo już od tego. O ja pierdzielę. Nie wiem, jak mam gońca wyprowadzić. Mogę tu pójść i potem tu. Dobra, zrobię tak. I potem ruszadę. Tylko będzie trochę... Albo roszada, albo goniec na dwa końce. No, robi to co ja pieprzony, z nich sam się nauczy grać. No i nie wiem teraz, no nie mam pojęcia co no. Mogę wyjść gońcem na E6. Ale to ma sens w ogóle? Chyba, że wyjdę pionkiem tu i gońcem tutaj i będzie się tam patrzył. Ale to ma sens w ogóle? Ja pierdzielę, ja już jestem zagubiony. A bicia? Tu bije? Nic. Chyba, że pionkiem tu, on mi zbije. Nie, nie ma to sensu. No nie wiem, gońcem tutaj. Jak tam Sparta? No nie wiem właśnie gdzie mam goń. Nie wiem co mam zrobić teraz. Myślę, żeby końcem wyjść gońcem na E6. Tylko czy to ma sens w ogóle? Jaki masz pomysł? Powtórz. Gońcem na E6. Tak, no dobrze, goniec będzie dwustronny. Będzie patrzył trochę tu i trochę tu. Wiesz, no w prawo i lewo. Ale ja za długo myślę, już mam tylko 6 minut. Ale ja 2 minuty straciłem, bo myślałem, że jest jego tura. No wiem właśnie. Poczekaj. Jaki plan? Musisz plan wymyśleć. No właśnie nie mam żadnego. Jest tak gówniano, że nie mam nic. No to zastanów się chwilkę. Z której strony chcesz atakować? No ja już mam ustawione wszystko na prawą stronę. To jest sens? Jak tam tak, tak, tak. Prawa strona, rush, dawaj. No to pionkami chyba muszę iść. No oczywiście, dawaj go. Ale o 2 pójść? A no tak, bo tamtym nie będzie już mógł podejść. To ma sens. Dobra, idę tak. Dość tego. Dobra, poszedł. Ja biję tu, on bije tu, ja wychodzę wieżą. I musi spieprzeć gońcem. Ma to sens? Ma. Dobra, robię to. Mało czasu, trzeba zapieprzać. I wyjdę wieżą. Tak jest. Tu. Tak jest, wieża na otwartą linię, tam gdzie chcesz mieć wieżę. No dobra. On może... No, gówno. Ale... A może ten, torpedy ustawimy po tej linii, co? Czyli wiesz, co? Dwie wieże. Kumasz. B7? B7 wieża. Ciężkie działa wytoczymy. No, takie przygotowanie. No dobra, zobaczymy co zrobi. No ciekawe, to jest już taka... Najtrudniejsza dzisiaj. Kurde, on to też broni. No, i... taka pozycyjna gra, generalnie. Zastanawiam się. Ciężko, czy... nie? Musisz trochę pokombinować. Chyba pójdę po prostu D7 damą, nie? No bo i potem wieżę wystawię. No, i potem wieżę dwoimy. No, 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 dokładnie, dokładnie. Tylko, że zdwoja. O, pionka mi atakuje. No, nie wiem, czy nie pogonić tego chłopa. Ale nie, nie ma to sensu, niech se tu stoi, on mi tu nie za... A nie, on mi gońca bije! Ale jak zbije, to wymieni się, nie? Ale wierzę. Dobra, plan do końca jest robiony.
Tylko czym mam bić tego konia? Pionkiem? Nie, ja chyba zbiję damą. Bo ten pionek tam mhm. dobrze stoi. Pionki nie ma sensu, bo się zablokujesz trochę, nie? No właśnie. Damą lepiej. I teraz jest double wieża. Jak wejdę tu, on wejdzie... Nie, nie ma sensu za gońca i wieży poświęcić dwóch wież. Ale ma... Ale ma przykle... Nie wiem, bo ten goniec tam dobrze chyba stoi. Ty! Oddał za darmo? Co on robi? Dawaj go! Co on wypra... Nie, druga wieża! Ale ja drugą wieżę też za darmo mam! I jest szach! Czekaj, jest szachmat! Nie, zasłoni królową albo gońcem, dobra. Jak zasłoni gońcem, to ja biorę tego drugiego gońca. Tego czarnego. Ja pierdziele, co on robi? Nie weźmie tego. Jak nie weźmie wieżą, to ja mu lecieć po wieżę mam? Dobra, polecę mu po tą wieżę w razie czego. Luj. Dwie wieże za jedną opłaca się. Co prawda nie będzie ar... O, dobra, poszedł tak jak chciałem. Na szczęście. I teraz musi się zasłonić. Jaki oro. Jak on się zasłoni gońcem, ja biorę tego gońca ciemnego. Śniady goniec. No, no, no. A jak zasłoni królową, to jest w dupie i da sura. Albo teraz do sura. No, jak gońcem zasłoni. O mój Boże. Ty! A dobry plan, zamiast brać, pójść damą na H3 i potem wejść wieżą tam i jest szachmat? Szefie! To jest dobre? Dobra, robię no, to. Robię tylko jest to. Jeden problem. Jest jeden problem, kapitanie! Jaki? Poczekaj. Bo jeszcze może się zasłonić skoczkiem. Ale dobra, ale plan jest dobry posiadany. Bo skoczkiem może na C1 zagrać. Nie? Ale, nie. Ale dobra, pozycja jest typu dobrego. Co jasna robi? Dupa, no Sparta. Co? Czekaj, teraz co mu brać? Chyba lepiej szachmat, nie? Czy brać to? Mogę pójść po to i on pójdzie tu i ja idę tu i jest koniec gry. Ty! Ja tego nie biorę! Kończę tą grę! Dość tego, kończę to. Ez. Proste, kapitanie! Ty! Ale ty, jak się podoba ten opening? Ty, dobry jest jednak. No. Ja powiem ci tak, ta partia chyba... Powiem ci tak, ta partia oprócz tej mojej podpowiedzi z dwoma wieżami, to generalnie ja bym się takiej partii nie powstydził. Ale ja bym się, jak, gdybym ja grał partię z czarnymi, ja bym się jej nie powstydził, naprawdę. No dużo to dało, ale całą partię rozgrywałeś dobrze, czyli to co ja widzę, to widzę, że czujesz to, ten mur taki. Nie? Że ta pozycja ci w miarę siada. Prawda? No tak, tak, tak. To jest dobra. Dawaj next, bo już dobrze idzie. W razie czego będziemy coś poprawiać. Dobra, dobra. No dobra, czarne. Jak na pewno pójdzie to. O kurde. Zagiął mnie. Chyba robię... O, masz przygotowanie pod rybę potencjalnie. Ty... Ja chyba lustrzany zagram. Nie, grasz sam, ja ci nie podpowiadam. Ja ci nie podpowiadam, to jest twoja gra. No bo nie ma sensu koń, no bo on podejdzie po prostu. Więc lepiej chyba lustrzane. I wtedy najwyżej wyjdę koniem. Nie. Bo jak pójdę tu, to on weźmie to za darmo. Nie, poczekaj. Jak ja pójdę na 5, on mi to zbije, ja wyjdę gońcem szach. Cześć, szachmat będzie. Nie, on wyjdzie gońcem tu. Kurde, myślałem, że już szachmat jest bliski. No nic, robię lustrzankę. Ej, czat, mogę wam rzucić reklamki, bo generalnie dzisiaj nic nie zrobiłem praktycznie. Rób non-stop te reklamy. I bardzo byłoby miło, gdybyście odejrzali, a zaraz potem... O, bo ja mówię na... Dobra, nieważne. Widzowie, idźcie do niego obejrzeć reklamy. Chociaż ja z tych reklam też nigdy nic nie mam. Czekaj, kto idzie? A, ja idę. No, taka prawda. Dobra. Zastanawiam się, czy bym tej ściany nie zaszykował. Ona byłaby tu spoko. Dobra, szykuję tutaj tą ścianę, którą... Tylko czekaj, ta ściana to było 5 i 2 na 6. Tak mi się wydaje. Dobra, jak pójdę tu,
Dobra, robię tą ścianę płaczu. Tylko pójdę tym tu najpierw. Kurde, nie wiem. Tym chyba tu pójdę, bo tam mogę gońca wyjąć w razie czego. Za długo myślisz. Dobra, idę tu. Nie wiem, ta ściana, robię tą ścianę! Nie! No nie mogę wystartować, bo jest cooldown 10 minut na to, jasna dupa. No luj, to za 10 minut puścisz. Dobra, robię ścianę płaczu dalej. Dobra, dość tego, nie ma czasu. 8 minut, zaraz przegram na czas. Jest spoko, pamiętaj o rozwoju, nie? No teraz zaczynamy. Ale czekaj, ta ściana jest zła! Nie, jest spoko, idę tym tu, na wymianki. I ja wyjdę sobie gońcem na dobre pole, jak on to weźmie. Bardzo dobrze. A jak tego nie weźmie, to wychodzę sobie koniem na C6. Dobra, co on odpieprzył? Chyba poświęcę konia. Ale zwiążę tego konia, ma to sens? Albo gońcem wyjść tutaj? Dobra, zróbmy tak, może pójdzie na to. Znaczy ja tego nie mogę w sumie zbić, to było do dupy. Mogę iść tu potem. Dobra, Czekaj, co on robi? Przecież ja mu biorę gońca za free! Nie, bo tam ma konia! Ja pierdzie! Dobra, wychodzę tym. Ja pieprzę, co ja robię? Dobra, idę tym tu w sumie. I potem biorę tamto za w darmo. Nie idę na wymianę. To mi się chyba bardziej opłaca. Teraz jemu się opłaca wymiana. Albo to, albo się cofnie. No, poszedł na tą wymianę. Ja koniem wyjdę. To będzie już tutaj i potem sobie nim będę mógł wyjść dalej. To ma chyba sens. Tylko teraz, co ja mogę zrobić? Pionkiem tu pójść. Dobra, idę, pójdę teraz. Dobra, co on wyprawia? Ja idę pionkiem. Tego nie mogę zbić, jak on zrobi tak. A nie, dobra. Nic mi tym nie zrobi. Dobra, idę tak. Jesteśmy na zero. Ja wejdę tu. On wejdzie tu. Ja potem pójdę tu. Przegapiasz coś cały czas. Co? Możesz dużą powiększyć swoją przewagę, wiesz? Poczekaj, jak? No. Jakby ci to powiedzieć? Szukaj dobrego ruchu hetmanem. Hetmanem? A co on może zrobić? Mogę pójść szacha dać, to mi coś da? Czekaj, co mi da szach hetmanem? Ty, nie wiem, już mi się coś spieprzyło. A czy mogę podejść do tego konia, ale on nim ucieknie po prostu. Jest ale możesz zagrać tak, że zaatakujesz jednocześnie konia i dasz szacha. Ja pierdziele, za dużo podpowiedziałeś. No. Ale nie widziałem tego w ogóle. O mój Boże, ja nie widzę takiego gówna nie widzę. Ty, jak on zasłoni królową... Nie, ja wezmę konia, bo jest za darmo, nie ma sensu tam iść. Ty, on wie o tym, że jest szach? Nie, no ja nie widzę takiego... Chyba F4 kliknie zaraz. Nie, już? No i dobra. Musisz, wiesz co? Spartiatrix, moja rada dla ciebie. Szukaj, a znajdziesz, generalnie. Bo ten ruch skoczkiem... No skoczek jest niebroniony, nie?
Więc tutaj już ci się powinna włączyć taka lampka, że skoczek niebroniony, no to jakoś go mogę zaatakować, pogonić. No dobra, ja go biję pionkiem teraz. No w sumie co, pionek za pionka, to się opłaca. Dobra, robię to. Dobra, i teraz co? Muszę jakoś wyprowadzić. Może wyjdę tutaj tym? To jest za darmo. Dobra, idę. Czekaj, on wyjdzie gońcem sobie tutaj ładnie, ale no co ja mogę zrobić? Dobra, zrobię to. On wyjdzie tu gońcem. Ja pierdziele, nie wyszedł. Dobra, i teraz chwila, muszę się zastanowić. Ja mogę wyjść koniem tu. Jak on nawet to... A nie, dobra, bo ten pionek nie jest za darmo. Chwila. Mogę pójść na wymianę gońców, ale jest sens non-stop wymieniać? W sumie jestem do przodu niby. Dobra, jak jestem do przodu, to wypieprzam na wymiany. Oro. Ja się zastanawiam. Kurde, ja mam strasznie mało czasu. Ja tak długo myślę nad gównianymi ruchami, że to jest szok. Tyle myśleć, żeby nie widzieć, czy tam jest koń za free. Boże. No bierz mi tego gońca! Co on może niby zrobić? O kurde, ale co? Czy to mi nic nie robi? Ja po prostu sobie idę. Chwila, tylko gdzie ja chcę iść tym? Mógłbym iść tym na G5, a potem wejść tam. I najwyżej może wezmę wieżę w sumie. Ma to sens? Ma. Dobra, robię to, bo zaraz przegram na czas. Pyk. Jeżeli on teraz nie wymieni tych gońców. Ja no wymieni. Co on robi? Przecież... Czekaj. Ja mam ja biorę tego gońca. Dobra! To mój plan od początku, robię go. I teraz wchodzę tam... I teraz wchodzę po tego pionka. On jest za darmo. Jeżeli się ruszy tym tutaj, to gówno. Nie, dobrze. Jak się ruszy tym, to ja sobie wezmę tego pionka za darmo. Szacha mi zrobił. Ja pierdziele. Ale czekaj, bo on się wymienił wieżami, nie? Bo ja zrobię tak. Tak, on się wymienił wieżami po prostu. No nic. Teraz ja robię szach. Cześć, czy jestem blisko końca... Czekaj! Kurde, nie chcę wymieniać królowych, ale... Mogę pójść teraz tu. Czekaj, to jest szachmat! Ty, to jest szachmat! O kurde, nie, bo on tak nie może chodzić przecież. Nie mogę przecież tak chodzić, ja jestem głupi. Dobra, idę po tego pionka chyba. Najwyżej jak się nie zorientuję, to pójdę potem w górę i jest szachmat. Dobra, robię tak. Jak królem się nie ruszy, to będzie szachmat. Chyba, że pionkiem ruszy w dół, ale... Może on się nie skapnie. Może pójdzie wieżą. Jezu, szachmat! A nie! Tak! Szachmat! Nie może iść! Nie, może iść tu! Kurde! No to ja pionkiem pójdę tu, idę tu i tyle.
Jezu, jakie dymy. Dobra. Ja idę pionkiem tu i jak on się nie zorientuje, to jest szach mat. Tym razem 100%. Dobra. Chodźcie znać, czy macie. Jak pionkiem się... Czekaj! Przepraszam. Ale zobacz, to jest szachmat, widzisz to? No i bardzo dobrze ci idzie, Sparta. Patrz! Ile tu jest koniec? A nie, bo mi zbije. Czy ja chcę wymieniać królowa? Nie. To nie bardzo. Ale czekaj, to się opłaca, bo ja pójdę tu, on mi zbije, ja pójdę pionkiem tu i on... A nie, dobra, dobra, to jest do dupy, to jest do dupy, to jest do dupy. Muszę jakoś tego konia wprowadzić do gry. Czekaj, jakbym poszedł tym koniem tu i tu, nie, czekaj, tu, tu, nie, tu, kurde! Nie wiem, na czas przegram. Przegram chyba na czas. Dawaj, dawaj, czas się kończy. No nie wiem, co Sparta, robić. Nie pobudka. Idę tym koniem. Jest na dobrze, no wyprowadzasz figurę, doprowadzasz skoczka, żeby też pomagać w ataku. Wiesz, że możesz dociągnąć do ataku. Figury no ta... w ataku muszą brać udział, nie? Żeby ten mat był realny, okej? Okay? Ale poczekaj, jakbym poszedł teraz skoczkiem na G4 i potem tu, to będzie szach mat. Tym razem prawie... A nie, bo będzie mógł iść tu. Ja pierdzielę! Nie wytrzymam! Dobra, idę tą wieżą, bo zaraz przegram. Nie, mogłem pionkiem do przodu po prostu iść! Jezus Maria, i w następnym ruchu bym miał tego! Jezu, on teraz wieżą pójdzie w dół! Boże! Jakbym pionkiem poszedł do przodu, to bym miał następny wież... Jezus Maria! Patrz co on robi, on nie wie o tym! Przecież ja idę teraz tu? Kurde! Czekaj! Dobra, idę tym tu! Dobra, idę tym tu. Zobaczymy, co zrobi. Ma minuta 30. Co robi? Pa co robi? Pa co? Pa poddał się! No widzę. On chyba mi skliknął. Jesteś szefem. Sparta. Pierdziele, 100% mi zrobił. Dawaj jeszcze jedną partię ze mną. Ja będę spadał, bo jestem tak zmęczony, stary. No dobra, dobra. Ale generalnie dzisiaj jest bardzo, bardzo dobrze. Nauczyłeś się nowego debiutu. No 100% widratio dzień, przede wszystkim. No, dawaj, leć dalej. Ale co? A, ja i porób się... sobie zadanka też, dobra? Dawaj jeszcze jedną partię. A po tej partii chciałbym, żebyś robił zadania i grał do następnego spotkania, okej? Okay? Ale poczekaj, bo ja te zadania robiłem, tylko tu trzeba jakieś konto premium mieć. Aha, no. Znaczy, no, ona fakt. Jest niby za darmo na tydzień, mogę je wziąć. No w sumie tak, a potem sobie anulujesz i wiesz, no, no i żeby to turniej po ten. No dobra, to next, tak? Albo możesz na liczesie robić, słuchaj, na liczesie masz za darmo. A, no, to do mnie przemawia. No, na liczesie masz za darmo, nie musisz płacić. No dobra, no to mogę porobić, chociaż nie wiem, na czym one polegają, bo... Dobra. Dobra, no, next, po prostu tak? Musisz znaleźć najlepszy ruch, mata, zdobycie przewagi i tak dalej, rozumiesz? Mhm. Dalej, go next. Dobra. Dobra, białe. To robimy Włocha. Pa, co robi noob. A jak nie wyjdzie tym koniem, to jest... Dobra, nieważne. Oczywiście, że wyszedł. Dobra. Poczekaj. Bo ten pionek jest atakowany. Czy jest sens wychodzić tak... C3 i potem tu? Czy... Od razu na pałę. Tak to mi tego pionka weźmie. Ale subskrybentów mam. Słuchaj, a może na spokojnie. Tak, ale tak wiesz, przygotujmy. Czyli pionek jest podbiciem. To tak na spokojnie. No mogę go to koniem obronić, ale sobie zablokuję. Ma to sens w ogóle? Właśnie, więc. No właśnie, więc lepiej nie skoczkiem, nie? Tylko jakoś inaczej wykombinuj. Znaczy, no jak pójdę tym do przodu o jeden, no to wtedy. A nie, ma to sens. Po prostu to zrobię na dwa ruchy. Dobra, robimy to. Nie. Dobra, robię tak. Dość tego. Też bym tak zagrał. Zobaczymy, co on zrobi. Ale teraz mogę skoczkiem. Nie, poczekaj.
teraz mogę wyjść dalej po prostu pionkiem. Albo nie, tym mogę wyjść. C3 pionek i potem tu. Albo roszadę zrobić. Zobaczymy, co zrobi on. Co on zrobił? Poczekaj. Aha, wszedł tu po prostu. No jak on pójdzie tu... Nie. Ja mogę wyjść tu pionkiem po prostu. Nadal ten plan się realizuje kozacki. Dobra, robię go. Jak pójdzie tu, to po prostu to zbije. O kurde. A nie, dobra, to jest koń za konia. W sumie. Tylko, że rozbije te... Nie, dobra, ja to wezmę królową, żeby nie rozbić tych pionków trzech idealnych. Tak, zrobię. Bo trzy idealne pioneczki tam stoją do roszady, a to miało być trzymane. Twierdza musi być utrzymana. I teraz mogę iść tym pionkiem tu. Chwila, jak ja pójdę tym pionkiem tu i to zbiję. Mogę teraz roszady, a mogę teraz też tego konia postraszyć tam, to jest sens, i potem się cofnąć tu i tu. Mogę dać szacha. Sprowokuję mu coś. Nie wiem. Kurde, za dużo czasu. Dobra, idę po prostu pionkiem tutaj. Tylko mojej królowej tam nie ma. Ale to nic. Dobra. Co on robi? Muszę po prostu iść tu, albo tam. Jezu, nie wiem, już się boję. Jak jest tylko królowa namierzona przez kogokolwiek, to już jestem obsrany. I teraz nie wiem, w którą stronę pójść. Jak pójdę tam, to ona będzie zablokowana. Lepiej chyba pójść tam za gońca. I tam jest dosyć bezpieczna. Dobra, zrobię tak. Tylko... Dobra, robię tak. I teraz roszadę. Tak, tak, tak. On idzie tu? Nie, to nie ma sensu. Ja ze dwu tylko, idę po picie, jak coś? Spoko. Dobra, poszedł tak jednak. Ja mogę wziąć tego pionka po prostu i będę miał dwa pionki na środku. To robimy tak. Dobra, to nie ma sensu. No, to nie ma sensu. Dobra, pchnę to do przodu, jak nic nie zrobi. Kurde, skapnął się o tym. Jak ja pójdę tu, no to jest pionek za pionka. Ale... Kurde. Będzie miał konia w centrum. Ale jak mu tego nie zbije, to on mi to zbije za darmo. Dobra, idę na to. Jestem. Poszedłem tym pionkiem. Tylko teraz... W sumie mogłem po prostu go popchnąć do przodu i bym zagroził koniowi. Koń by se poszedł. Kurde, mogłem po prostu to popchnąć. I teraz lipa. Roszada? Roszada. No. Chyba, że tutaj próba wymiana koni. Dobra, wyjdę tym. I najwyżej teraz cofnę. On nie może mi schachować niczym. Chyba, że tak. To ja wtedy pójdę tu. Pójdzie tu. Nie, 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 to nie ma sensu. Kurde, jak mi da teraz szacha, to spieprzyłem to, bo roszady nie będę mógł zrobić. A nie mam jak zablokować. A nie, mogę zablokować szacha koniem. Dobra. No nie wiem.
Zobaczymy. Tym razem z czasem trochę lepiej, bo minuta jest tylko do tyłu. A zazwyczaj to... O kurde, spieprzył, obsrał zbroja. Roszada chyba, żeby już spokojnie stał ten dziadyga. Albo koniem tutaj. I najwyżej konie wymienię. Pyk. Nie. On będzie musiał królową zakryć. O kurde! Idę gońcem i on musi królową zakryć, bo ją sobie przyblokował. I biorę gońcem królową. A nie, pionkiem zablokuję. Ja pieprzę! Pieprzony pionek w dupę! Śmieć! Kurde, co on tam robi? Jezu, ile ja myślę. Boże, dobra, roszada. Dosyć tego. Jakby tego pionka nie miał, to już byłby szachmat. Ale mogłem sprowokować w sumie. Chwila, mogę pójść po prostu tutaj. O kurde, ale szmaciarz. Ale czekaj! Przecież on odpieprzył! Teraz mogę pójść tu i niczym nie może zakryć króla! I musi królową! Co za debil! Nie! Konia ma! Jezu, on ma konia tam! Nie wyrobię. Ale wtedy ja pcham pionka! Tak! Tak, tak, tak! Ja robię tak, on idzie koniem, ja pcham pionka! I co wtedy zrobisz? Gówno! Tak, robi to, co ja chcę. Ja mu czytam w myślach. I teraz ja idę pioneczkiem tutaj i nic nie mogę zrobić. Chyba, że dam szacha teraz. Szacha wieżą? Szach wieżą? Idę tu? Nie, to nie ma sensu. Szach wieżą, wyjdzie tutaj. Ja pcham pionkiem. Ale tak, to ma sens. Będzie miał... Dobra, robię tak. Nie czytam czatu, widzowie, specjalnie, żeby nie widzieć, czy mi podpowiadacie, czy nie, jak coś. Sorki. No widzę, że piszecie, czy czytam. Nie czytam. No bo na zawodach też nie będę mógł czytać, niestety. No przeczytałem, popytali się, czy czytam. Dobra, co on odpieprzył? Zakrył sobie tak, dobra. I teraz ja robię pionka i ma widły w dupie. Jak pójdzie tu, to ja biorę koniem. Za pioneczka. Ez? Robimy tak. Oro. On nie wie, co się dzieje. Nie może mi nawet tego zbić. On mi nawet tego nie może zbić. Bo króla to słoni. O mój Boże, jak on odpieprza. To ja se to biorę. A nie, nie mogę tego brać. Ja biorę... Kurde, nie mogę tego wziąć. Ani tego nie mogę wziąć. O kurde, ale nie, ja tu mogę się wycofać. On pójdzie wtedy dwa i ja wejdę... Ale gówno. Chyba przegrałem grę. On idzie o dwa. Kurde, nie mam zasłoniętego tego. Ja powinienem jakoś to sprowokować. O kurde, straciłem tego gońca. Teraz to widzę. Bo on pójdzie tutaj. O kurde, straciłem tego gońca. Za pionki. Ja pierdziele, ale niefortunnie go ustawiłem. Jezu, on mi wszystko popsuł! Koniec gry, to chyba pierwsza przegrana dzisiaj. Nic nie mogę. Nie, chwila! Nie, wierzą, jak pójdę tu, to on mi zbije, po prostu.
Chyba, że pójdę tu, on weźmie to. Nie, nie, nie. Ja pierdzielę. Ja straciłem dobrą rzecz. Nie, mogę koniem teraz. Dobra, mogę konia poświęcić za gońca. I za dwa pionki go wezmę. Pyk, pyk, pyk. Dobra, to ma sens. Nadal będzie związane to. Dobra, robimy tak. Jakbym tego nie zrobił, to straciłbym konia i straciłbym gońca i miał gównianą pozycję. A tak to będę miał chociaż lepszą. Chyba, że w dupę ja tam wejdę królową. O kurde, on to zobaczył. Ja mogę tam wejść królową potem i zbić sobie to im tutaj i tutaj. Chociaż nie, bo ja bym nie chciał wejść królową za królową. Nie, dobrze będzie, bo ja wtedy wezmę sobie to. Dobra, on odpieprzył. Idę tutaj. Znaczy, on może wziąć wtedy to, ale ja wtedy wezmę mu to. Dobra, 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 on nie wie, co się dzieje. On tak odpieprza. Dobra, wchodzę. Wchodzę tym. Jak mi weźmie wieżą, ja mu wezmę wieżę. Ma to sens. Ja pierdzielę. Co ja robię? Jak pójdę tu... Chwila. Sparta? To sam znalazłeś te ruchy? No sam na razie znajduję i nie wiem co dalej robić. Ale poczekaj. Dasz radę. Jak ja mu wezmę to, to on mi zbije. Nie, to jest dobre, poświęcę hetmana. Pyk, wejdę tutaj, będzie szach i wezmę mu jeszcze wieżę. Dobra, robię to, mam za mało czasu, robię to. Poświęcenie. Pyk. I teraz on się ruszyć tym musi i ja biorę to. Ma to sens, nie? Dobra. Chyba na plus wyszliśmy. Mogłem najpierw udać szacha w sumie. Bo teraz może być... Nie, dobra, on nie wie co się dzieje. Dobra, daję mu szacha. O kurde, on mi tam biegnie po to. Ale co z tego? Ja mogę zrobić tak. Kurde, ja mam za mało czasu! Ty, nie wiem, on chyba ma więcej czasu niż ja. Dobra, dość tego. Ustawiamy działa na tej pozycji. Idę tą wieżą tu. On pójdzie... Chwila, co on zrobi? Dobra. Ja mogę to zbić w sumie. Zagońca. Goniec zagońca. I potem pionka. Ma to sens? Dobra, robię to. Za mało czasu, żeby myśleć. Napieprzam. W sumie nie może... Dobra. Dobra, wyciągam działa. I teraz jak idę tu, to jest koniec. On o tym nie wie chyba. Nie, on o tym wie, bo się zatrzymał. Kurde. Nie wiedział. Ez. Ja pierdzielę. Szmaciarz. Spartianinie, słuchaj. Ja nie wiem, co ci się stało. Czy może moje jakieś słowa ci pomogły, czy to... o co chodzi? A nie? Ale nie, grasz wyjątkowo dobrze. Dobrze poszło w sumie. Dobra? No, to... Grasz bardzo dobrze. Grasz bardzo ładne szachy. I teraz słuchaj, naprawdę, grasz bardzo ładne szachy. Ja chcę takie szachy zobaczyć w piątek. Co ty? Dobra? Ja chyba w sobotę gram. Ale nie jestem pewny właśnie. A w sobotę? No bo tam jestem w każdym razie. Prawej strony. Ja chcę takie szachy widzieć. I będzie dobrze. No nie wiem, jak podobno on ma... I słuchaj, jeżeli ty uwierzysz, że możesz, tak? To dobrze. Damy radę. Najtrudniejsze to jest. Dobra? A czy jak będzie tak, że... Na Rybsona gramy ja plus ty na Discordzie, to dobra. Ale ty sobie sam poradzisz, gdyż tę partię grałeś, tą partię przed grałeś absolutnie sam. No, czy nie?
Czy ci podpowiadałem? Ani nie, słowem się nie odezwałem. Chyba nie mówiłeś mi w tym momencie. Ale no, powiedz mi tak. Nie oglądałeś mojego streama, tak? Kiedy? Teraz. No nie mam go odpalonego. Nie patrzyłeś na czat? Nie ma to dla mnie sensu, ja nie patrzę na czat, bo i tak nie będę mógł go używać na turnieju, to po co mi to? Jakbym mógł używać czatu na turnieju, to bym się patrzył, co mam robić. Ja ci wierzę, ja ci ufam, jako zawodnikowi, i ja widzę, że ty ufasz mi, czyli to, co ci pokazuję, jest robione na szachownicy, jest świetnie. No, słuchajcie, Spartianinie, mój ty, generalnie ja będę spadał, bo przestreamowałem dzisiaj dużo, dzięki wielkie za obecność, za to, że przyszedłeś no i stawiłeś się na coaching. Naprawdę dużo mi to dało, w sensie ja... Zrób sobie zadania i graj dalej. No jak my dużo partii do turnieju rozegraj, ok? Jak my mieliśmy pierwszy dzień coachingu, to w sumie ja nie znałem nic. A dzięki tobie już znam dwa kozackie otwarcia, plus jakby dużo więcej widzę na tej szachownicy. Ja się bardzo cieszę. No, jest pokczam totalny, naprawdę, także dzięki. Ale nie wiem, no może się uda, zobaczymy. Wiesz, mi się wydaje, że jak on dzisiaj wszedł i może zobaczył parę rzeczy, to już się będzie tak bagatelizował, że wiesz. Bo on pewnie jak zobaczył, że ze mną gra, to z góry uznał, że jest win. A jak dzisiaj wszedł, to może tak nie będzie i będzie trudniej. Bo jakbym miał w dupie i bym powiedział, dobra, wygrałem, to by było lepiej. Bo by się nie spodziewał niczego. I słuchaj, to co mi się u ciebie podoba, to, że gadasz sobie w czasie partii i jest taka chillera. Ty wszystko jesteś w stanie wymyśleć. Tylko słuchaj, na spokojnie. Poczekaj, może ustalimy jedną rzecz. Czy będzie dla ciebie sukcesem, jak wygrasz z rybą? No to będzie giga w sumie, bo będzie. Dalej raczej już nie wygram. A jeżeli się nie uda, to nic się złego nie stanie. No raczej okay? nie, bo on jest... No więc na spokojnie. Jak się uda, fajnie, będzie super. A jak się nie uda, też będzie fajnie. Bo no w tym momencie dla mnie jesteś już zwycięzcą, bo się świetnie pokazujesz. Naprawdę no jestem zadowolony. Mam nadzieję, że ty też się dobrze bawisz. Nie, no mówię ci, że ja się wkręciłem, no na off-streamie napieprzałem w te szachy. Jak widziałeś tą historię, to widziałeś, że trochę grałem. Także no. Ej, zaraz zobaczysz. Dobra, to co? To dzięki i do usłyszenia w takim razie. No spoko, dzięki wielkie za ten. Za te lekcje, bo dużo dają. Trzymaj się, siema. No pewnie, cześć. Siema. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę.